Fajnie tu, nie? Bardzo. A wiesz, dlaczego tu przyjechaliśmy? Żeby powspominać. No. Niedługo ślub. No, wielkimi krokami zbliża się to nasze wydarzenie. No i chcielibyśmy zrobić taką pamiątkę z podziękowaniami dla rodziców, dla rodziny. Przyjaciół i bliskich, którzy będą z nami tego dnia. I dziękując im, chcemy gdzieś tam powspominać te czasy, które przeżyliśmy wspólnie, rodzinnie. No, proponuję, żebyś powiedziała parę takich sytuacji, w których się znalazłaś jako mała dziewczynka. Najfajniejszą rzeczą, takim wydarzeniem, które miało miejsce i najfajniej wspominam, to są takie wyprawy z dziadkiem. Kiedy miałam 5-6 lat, wyjeżdżaliśmy, no on mnie budził około godziny 4, wyjeżdżaliśmy na ryby, na ponton i bardzo często zapominaliśmy brać jedzenia i podkradałam dziadkowi chleb suchy dla rybek. Aha. A to ja mam podobne wspomnienia, bo na ryby zabierał mnie wujek i jeździliśmy właśnie też nad jezioro. On często gotował pęczek w termosie, napełniał baniak piwem. No i często się zdarzało, że ja ten pęczek wyjadałem z tego termosu i popijałem piwem z baniaczka. No chyba dlatego też się to tak dobrze kojarzy. Jesteś taki usportowiony, po kim masz ten zapał? A to nie, to jest zasługa całej rodziny, bo moja rodzina często wyjeżdżała, organizowała takie wspólne spędy na nartach, na żaglówkach, graliśmy wspólnie w piłkę. No wielokrotnie te wyjazdy odbywały się całą rodziną. No, tak jak mówię, każdy lubił jeździć i na nartach, i uprawiać żeglarstwo. Ja między innymi też siatkówkę, miałem parę takich epizodów. No i to było takie rodzinne, fajne wyjazdy. I ciocie, i wujkowie, i kuzynostwo. No rodzice przede wszystkim, siostra. No tak to miało właśnie odbicie później w moim życiu, że ten sport stał się ważny. A ty, jak tam to wspominasz? Ja też grałam w siatkę w Salosie. Niedługo, ale grałam, bo złamałam rękę. Na rolkach jeździłam. Byłam mistrzynią w jeździe na rolkach przez osiedle. Ale to zobaczycie. No ja na rolkach zacząłem później jeździć. Jeszcze tego nie uwieczniłem, ale też to jest moja pasja. Jak wiesz dobrze. Wiem. Trochę mnie do niej zmuszasz. No, a wiesz, skąd się wzięła ta pasja do gotowania u mnie? No, zapewne od kogoś z rodziny. No, to właśnie zaraziła mnie tym babcia. Później rodzice. No i często też właśnie szykowaliśmy wspólne posiłki w domu. To mi się podobało. No, stąd też ten mój zawód późniejszy, w którym uczestniczysz. Ja też umiem gotować. Wiem, najlepszą jajecznicę na świecie. Tak, i na tym skończmy. I stand on a hill with my eyes closed, listening to my pounding heartbeat. I hear little things in my blood flow like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate. To jest znak celtycki mówiący o nieskończoności miłości. Jak wiesz, nie mam rodzeństwa, no nie. Ale
całe życie marzyłam o tym, żeby mieć. I przez to moje kuzynostwo, moje siostry cioteczne, moi bracia cioteczni zastępowali mi te najbliższe osoby typu Patryk, Marcin, Madzia, bo to są tam najstarsi. I chciałabym im podziękować też za to, że zawsze byli blisko i tak samo Maćkowi, Wiktorii, która jest naszą świadkową, że dali mi tą bliskość i takie poczucie bezpieczeństwa, że nawet jeżeli coś by się działo, to oni zawsze będą. No ja mam siostrę, jak wiesz, dobrze, z którą no często darłem koty jako mało lat, ale później jakoś znaliśmy wspólny język, nawet dochodziło do tego, że razem śpiewaliśmy, co będzie można zobaczyć. Bardziej wygłupialiśmy się, aczkolwiek Aśka teraz do dzisiaj prowadzi z Ronem zespół i daje radę. Fajnie im to wychodzi. No, moje liczne kuzynostwo też fajnie się sprawdzało w licznych takich wyprawach typu właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, żaglówki czy gra w piłkę nożną. Ale muszę tutaj wspomnieć też o moich dzieciach, czyli o Przemku, Oskarze i Lenie. Przemek z Oskarem już od dawna, też od najmłodszych lat objawiali taki instynkt do tego, żeby uprawiać sport. Przemek przede wszystkim piłkę nożną, Oskar taniec towarzyski, Lena w tej chwili też tańczy. No i tak to... Jeszcze pamiętam taką sytuację, kiedy byłam w takiej grupie pięciolatków i chodziłam do przedszkola z Damianem, gdzie mój tata, jak wiesz, ma brata bliźniaka, i odbierali nas na przemian i przez bite 2 lata wszyscy myśleli, że jesteśmy rodzeństwem. Nie zakodowali tego, że mamy inne matki. Zawsze mieliśmy zdjęcia grupowe, robione, pochylone głowy ku sobie i później musieliśmy się zasłaniać swoimi innymi zdjęciami. Naprawdę. Polonez FSO 1500, rok produkcji 1989. Niepowtarzalny, fantastyczny, wygodny. Krzysztofek, bardzo się cieszę, że mamy taką przyjaciółkę. No ja też, super. Dużo nam też pomaga, nie? Bardzo. Możemy się wygadać. Jest super człowiekiem. Tak, kibicujemy. Tak. Natalka, trzymamy kciuki. Tak. I chciałem jeszcze wspomnieć o tym bakcylu, który załapałem a propos biznesu, prowadzenia. No bo to od dawien dawna gdzieś tam było też tematem rozmów na różnych imprezach w moim domu. No najwyższy szczyt tego osiągnął mój ojciec, natomiast przy nim uczył się kuzyn Krzysiu. To mówisz, że Krzysiu ode mnie wiesz procenty ciągnął? Chyba tak. Ale jeszcze nie wiesz. Krzysiu! Jeszcze nie wiesz. To będzie nagrane na kamerę. Krzysiu, super. Gdybyś tak negocjował jak wtedy, to myślę, że byś był już Billem Gatesem. Gratuluję. I ran up the hill and lie on the grass, listening to my powdery crowd beat. I hear little things in my blood flow like a quiet melody. I feel all of me wants to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything. Chcielibyśmy podziękować rodzicom za to, że możemy się dzisiaj spotkać tutaj, za to, że nas wychowali i nauczyli wielu wartości w życiu. Dzięki za trud włożony w nasze wychowanie.
za troskę o naszą przyszłość, za pomoc. Dziękujemy też dziadkom moim, no nie żyjącym już, ale też Natalii, za smaczne posiłki, obiadki, które nam przygotowywaliście. Za fajne wypady, różne podróże z dziadkiem, samochodem, robienie gwizdków. Rowerem też z dziadkiem Władkiem. No i kuzynostwu za to, że też nam towarzyszyli gdzieś tam po drodze naszego życia. Zawsze było ciekawie i wyjątkowo. Dzięki serdeczne. Buziaczki. Past the deep traveled water and the fears of the dark, there is a hill in the sunlight for you to find harmony. Past the deep traveled water and the fears of the dark, there is a hill in the sunlight for you.